Rok 1977. Nottingham Forest pod wodzą Briana Clough'a awansuje do angielskiej ekstraklasy. Rok później zostają jej mistrzami. Jednak na tym się nie zatrzymali. Clough dokonał niemożliwego. Po wygraniu ligi The Reds zdobyli Puchar Europy. Nie raz, jednak dwa razy. Z rzędu. Jednak przez kolejne kilkadziesiąt lat drużyna ta nie zdobyła żadnego wielkiego trofeum. Rok 2016. Mija 17 lat odkąd Forest ostatni raz było w angielskiej ekstraklasie. Nowe gwiazdy, nowy menedżer. Czy to będzie ten sezon? Miejmy nadzieję, że tak. Cześć, tutaj oczywiście Damian i dzisiaj pragnę Was powitać w pilotażowym odcinku nowej serii na moim kanale Tryb Kariery Nottingham Forest. Mam nadzieję, że te króciutkie intro Wam się spodobało, jednak moim celem jest stworzenie tutaj niesamowitego klimatu. Było kilka karier na moim kanale, nigdy tak naprawdę ich nie zakończyłem. Teraz mam wielki cel. Sprowadzić z powrotem tę drużynę do Premier League i zgarnąć wszystko, co się zgarnąć da. Oczywiście będziemy grać w Championship. Na samym starcie chciałbym Wam zaprezentować mój zespół. Na napadzie Bentner oraz Asombalonga. Według mnie ten duet będzie naprawdę działał. Bentner może nie najszybszy, ale silny. Asombalonga posiada niesamowite tempo, dobre statystyki, to się sprawdzi. Carajol będzie występował na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego, ma on bardzo interesujące statystyki. 4 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, pochodzi z Gambii. No niby lewy pomocnik, ale ja wiem co robię, będę grał taką, wiecie, spiętą formacją. Cohen, czyli nasz kapitan, razem z Kasamim w środku pomocy na pozycji defensywnego pomocnika będzie grał Lansbury. Jeden akurat z weteranów obecnej drużyny, ponieważ gra w Nottingham Forest od 2012 roku. Wielu tych piłkarzy jest w drużynie albo od roku, albo od dwóch, co jest dość szokujące. W obronie mamy Foxa, Perkisa, polski akcent, Millsa, Pereire, jest to akurat piłkarz Benfiki, wypożyczony do Nottingham Forest, a w bramce Stojkowicz. Może ta drużyna nie powala, jednak spokojnie. Za rok będziecie patrzeć na prawdziwe gwiazdy. Oczywiście chodzi mi za rok pod względem upływu czasu w grze. Słuchajcie, na samym początku mam do Was prośbę. Jeśli ten odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, ponieważ z tymi karierami na YouTubie to tak różnie jest. Czasami się dobrze przyjmują, czasami nie. No moim celem jest stworzenie naprawdę świetnego klimatu, tak byście czekali na każdy odcinek i mam nadzieję, że mi się to uda, więc jeśli Wam się spodoba, łapka w górę, jakiś komentarz, co mogę ewentualnie zmienić. No nawet jak Wam się nie spodoba, to też napiszcie komentarz właśnie, co mam robić, by było lepiej. Czy może po prostu w ogóle nie chcecie kariery. Tak, tylko właśnie nagrywam ten pierwszy odcinek, by wiedzieć, czy Wam się taki pomysł podoba. Niestety z tego, co widzę, wielu piłkarzy tej drużyny nie należy do najmłodszych, przez co no nie mam właściwie kogo rozwijać. Mogę stawiać na Asombalongę, naszego napastnika. Wiecie co, spróbujemy też coś zrobić z Bentnerem. Jako że mamy okienko transferowe, chciałbym rzucić okiem na kilka nazwisk. Oczywiście, by trzymać realistyczność, nie będę tutaj sprowadzał zawodników z ogromnym potencjałem. Jak już będę niektórych wypożyczał i to właśnie chcę powiedzieć o Kapustce. Niby wykazuje wielki potencjał, no nie wiem, w grze chyba on wynosi około 82-83, jednak ja oczywiście nie złożę oferty transferowej. Ja chciałbym po prostu wypożyczyć Kapustkę z Leicester City do naszej drużyny. Doskonale wiem, że Bartek nie dostaje czasu w pierwszej drużynie, gra w rezerwach, a wydaje mi się, że przydałoby mu się ogranie w angielskiej lidze, więc właśnie dlatego chciałbym go sprowadzić do Nottingham Forest. Wypożyczenie na jeden rok, przyszła opłata nieustalona, bo prawdopodobnie nie będzie mnie stać na jego wykup, jednak po prostu chcę złożyć takie zapytanie do mistrzów Anglii. Jednym z moich założeń jest postawienie na młodzież. Młodzież tej właśnie drużyny, by to oni, ci młodzi, kreowali przyszłość, stawali się gwiazdami. Rzućmy więc okiem na naszą sieć skautów. No na chwilę obecną nie mamy skautów. Nadszedł czas kogoś zatrudnić. Nadszedł czas kogoś zatrudnić. Niech będzie to Henry Harrison, Anglik. Jakieś tam doświadczenie ma, nie jest najdroższy. Powinien nam pomóc. O proszę, dosyć ciekawy transfer. Musakio przenosi się do Leicester City za 30 milionów euro. No z tego co widzę, Leicester mądrze wydaje. No niestety. Debil ze mnie, zapomniałem o jednej rzeczy, przecież ja czytałem o tym przed odcinkiem. Nie dostaniemy Kapustki. Leicester City jest rywalem Nottingham Forest, no i niestety o Bartku możemy tylko pomarzyć. Dobrze, mamy jednak jednego wolnego skauta i po prostu wyślę go do Polski. Wierzę w to, że tam znajdzie jakiś młody talent. A jak wiem, jak to jest z Polakami, wystarczy rzucić kwotę wynoszącą na przykład 1 milion euro, on będzie nasz.
O proszę, akurat dostałem informację, że łowca talentów został wysłany. No mam nadzieję, że znajdzie jakąś dobrą angielską gwiazdę. No wiecie co, właściwie mógłbym spróbować ściągnąć do naszej drużyny Kevina Stewarta. Jest to młodzik Liverpoolu, a wydaje mi się, że akurat Derecy mogliby zaakceptować ofertę wypożyczenia, więc spróbujmy się o niego zapytać. O proszę, niespodzianka, Liverpool akceptuje naszą ofertę, a właściwie zapytanie, ja oczywiście się na to zgadzam, Kevin Stewart staje się członkiem Nottingham Forest, świetnie. Otrzymałem już pierwszy raport w naszej drużynie juniorów, znalazł się Igor Cardoso. Z tego co widzę, może być z niego naprawdę wielka gwiazda, niesamowite przyspieszenie, kontrola piłki na wysokim poziomie. Szkoda, że ma dopiero 15 lat. Co mogę powiedzieć, nadszedł czas na wielki debiut. Gramy u siebie, Nottingham Forest kontra Burton. Trzymajcie kciuki. Ach. Forest Park Stadium. To jest mój nowy dom i mam nadzieję, że kibice mnie pokochają tak jak ja pokochałem to miasto. No nie będę ukrywał, że moje zadanie nie należy do najłatwiejszych. Ostatni raz ta drużyna występowała w Premier League w 99 roku. Od 17 lat nie grała w najwyższej lidze angielskiej. Czas to zmienić, czas na wielki powrót, czas pójść w ślady Briana Clough. Clough'a powinienem to jakoś tak odmieniać, jednak wiecie co, no oczywiście nie da się wszystkiego zrobić w jeden sezon. W dwa? Myślę, że tak, z tego co widzę. Och, myliłem się, myślałem, że tutaj Pereira będzie miał już mnóstwo miejsca, jednak no niestety tak nie było. Karajol, wydaje mi się, że ten piłkarz może być gwiazdą naszego zespołu. Lubię tych, którzy mają cztery gwiazdki, ja są Balonga. Byłem pewien, naprawdę byłem pewien, że ta piłka wpadnie do siatki. Byłby to wymarzony start. Nie będę ukrywał, że mam małe marzenie dotyczące tej serii, mianowicie przegrać 0 razy. Jednak poczekajmy, Bentner, niemożliwe, 1-0. Król zdobywa bramkę w 8 minucie. Słuchajcie, Wenger nie wykrzesał z niego potencjału. W Juventusie też mu nie wyszło. Ja sprawię, że Francuz będzie chciał go z powrotem w Arsenalu. On będzie warty miliony, jednak ja go nie sprzedam. Gwiazda powraca. Dobrze, rodzi się na naszych oczach Niklas Bentner. Duńczyk zdobywa pierwszego gola w barwach Nottingham Forest. Coś pięknego. Nonszalanckie zagranie piętą, Karajol. Będzie czekał, ładnie, to powinien być rzut wolny, jednak sędzia kontynuuje grę, zagranie przed pole karne, Cohen do Lansbury'ego, Lansbury, strzał, dobra obrona, jeszcze Kasami, próba strzału, to jest rzut rożny. Zobaczmy, Naylor, potężna piłka w pole karne, świetnie Kasami, jednak no niefortunnie, futbolówka znalazła się pod nogami drużyny przeciwnej, tak czy siak, Chowd Harry. To jest ten z wielkim afrem, nie spodziewałem się go tutaj. Kasami. Ja widzę potencjał w tym piłkarzu, nie bez powodu skupiam się na nim na treningach. Będą z niego ludzie. Karajol. Bentner po raz drugi, tym razem technicznie, nieskutecznie. Karajol, świetnie się zatrzymał. Bentner. Karajol. Jest zagranie piętą. Niklas Bentna! 2-0! No proszę, proszę, niesamowity start tej kariery. Duńczyk zdobywa drugiego gola w ciągu pierwszej połowy, ale co za akcja, Jezus! To było cudowne i ten finisz przez nogi bramkarza, to nie mogło się lepiej skończyć. Naprawdę jestem dumny z tej akcji, no kto wie, może taka gra z komputerem wpłynie jakoś na moją grę z innymi graczami w fusie. No nie ukrywam, nie obraziłbym się. A spróbujmy wrzucić piłkę w pole karne, świetna podcinka, Bentna! Gdyby się złożył do jakiegoś skorpiona, to byłaby kompletna poezja. Tak jest, boisko opuszcza Lansbury, Asombalonga oraz Mills, wchodzi Velios, Mancien oraz Vaughan. Jak widzicie, na boisku pozostaje Bentner, ponieważ chce, by zdobył hat-tricka. 10 minut ma na to. Niemożliwe. Bentner sam na sam rzut karny, panie sędzio, tak po prostu grać nie można. Duńczyk brutalnie zaatakowany, no gwiazd się tak nie trakutuje. No look pass. Jakby z Ronaldo brał przykład. No cóż, no 2-0. Tak kończy się nasze pierwsze spotkanie w tym zespole. Jestem dumny. Jestem naprawdę zadowolony z naszego napastnika Niklas Bentner. Ja jestem pewien, że kibice kupują już jego koszulki. Wiecie co byłoby świetne? Gdybym był w stanie rozwinąć Bentnera do na przykład 80. Za Sombalongą jest to prawdopodobnie możliwe, jednak niestety Duńczyk ma już swoje lata. Tak, mówiłem o tych koszulkach, ponieważ teraz dodano taką funkcję, że możemy sobie podejrzeć, za co dochodzą pieniądze do naszego budżetu. Jak widzicie, na razie na pierwszym miejscu jest Kasami, następnie Sombalonga, a później Bentner.
Uwierzcie mi, że jeszcze kilka kolejek i to Duńczyk będzie numerem jeden. Frekwencja na naszym pierwszym spotkaniu w tym sezonie wyniosła 24333. Z tego co się orientuję, stadion potrafi zmieścić aż 35 tysięcy fanów, więc wydaje mi się, że jeszcze kilka zwycięstw i u wszystkich kibiców powróci ta nadzieja, że to może być ten sezon. Trzymałem pierwszy raport zwiadowczy z Anglii. Czy ktoś ma tutaj wysoki potencjał? 64-86, no podpiszę z nimi kontrakt, ponieważ no co mam zrobić? Trzeba podjąć ryzyko, pozostali piłkarze mnie nie interesują, bo jak sami widzicie, maksymalnie mogą się rozwinąć do 73. Nadszedł czas na pierwszą rundę Pucharu Ligi Angielskiej, Nottingham Forest kontra Fleetwood Town. W razie czego ja nie będę w tej serii grał wszystkich spotkań ligowych. Jeśli chodzi o puchary, to zależy, to jest pierwsza runda, po prostu nie chcę odpaść na samym początku, chyba rozumiecie. Po raz kolejny gramy u siebie. Wiecie co? Jedna wygrana, okej, nie ma się z czego cieszyć, jednak wydaje mi się, że dwa zwycięstwa z rzędu to będzie już jakiś mały sukces. Grant wypuszcza sobie piłkę, no i niestety Lansbury został wykiwany na skrzydle. Pomocnik nie należy do najszybszych, jednak pojedynek główkowy został wygrany. A Sombalonga nie podnosi się z murawy, no kurczę, to jest nasz kluczowy napastnik, ja go nie wierzę, kontuzja! Dobra, tego nie było w scenariuszu, a Sombalonga musi opuścić boisko i teraz to ja chyba naprawdę będę potrzebował tego Syriaka. Jestem pewien, że to jakaś poważniejsza kontuzja, choć z tego co widziałem łapał się za bark, no... Niestety nie mam... Choć czekajcie. Niestety będę miał dwóch kolosów z przodu, ale... Nie spodziewałem się... Jezu, co to było? Ja się cieszę, że on jeszcze oddycha. Dempsey... Wolford, za łatwo, zdecydowanie za łatwo, Long zwlekał z tym strzałem i to jest dobra okazja do kontrataku. Lansbury, delikatne podanie do Carayola, prostopadle, doskonale, to musi skończyć się golem Carayola. To nie jest De Gea na bramce, dlaczego on tak to zrobił? Pereira, młody Portugalczyk, stara się zneutralizować Wolforda, udało się. Lansbury, Stewart. No stracił nasz napad, ale poradzimy sobie. Zagranie do Bentnera. Ten, no niestety, nie wyprzedzi obrońcy, ale może odbierze mu piłkę. Prawie mu się udało. Carayol, Velios, Bentner rusza do przodu. Przejął tę piłkę. Uwaga, przyjął tę piłkę. Przepraszam najmocniej. I Bentner, mocny strzał. Coś jest... Podoba mi się w Niklasie to, że jest po prostu silny, więc nawet jak ściga go jakiś obrońca, to on jest w stanie go odepchnąć. Bentner, 1-0. Wiecie co, ja nic po prostu nie mówię. To co on w tym momencie wyczynia jest niesamowite. Dwa mecze, trzy gole. Teraz celebruje na bandzie, celebruje przed kibicami. Ponieważ oni, jak mogę ich nazywać, foresterzy? Nie mam pojęcia, po prostu kibice naszej pięknej czerwonej drużyny są dumni z tego, że mają takiego napadziora. Pogba w United, najdroższy transfer w historii futbolu. No poczekajcie, aż wejdziemy do Premier League. Wtedy będziemy mieli tyle hajsu, że też sobie zaszalejemy. Bentner znów lewa noga w akcji. GOL! 2-0! Nikt, po prostu nikt nie jest w stanie zatrzymać tej siły. Ja wiedziałem, że on to w sobie ma. On w dodatku robi to z łatwością. Bramkarz się schował przed tym strzałem. Zobaczmy powtórkę z tej perspektywy. Biedak twarz zasłonił. Niesamowite. Kolejne spotkanie w Championship czeka nas na wyjeździe. Brighton and Hove Albion. Poradzimy sobie, jeśli mamy Bentnera w takiej formie, choć poczekajmy z tymi superlatywami. Nie tylko Bentner jest w formie, ponieważ Stojkowicz gra również na wysokim poziomie. 25 minut do końca. Ciekawe rozwiązanie i słupek. Mieliśmy farta. Co za piłka. Lansbury, wiecie o czym myślę, prawda? Nie, no dobra, 3-0. Nie miałem jak znaleźć Duńczyka, więc stwierdził... Uch, już się przestraszyłem, bo fryzura podobna. No cóż, to po prostu chodzą do jednego fryzjera. Podanie od Greka, klasa światowa. Liga Mistrzów, dobra, to dopiero za kilka sezonów. Jednak jestem w formie. Ostatni gwizdek. Dwa mecze, dwa zwycięstwa. 5 zdobytych bramek, 0 straconych. Powiem krótko. Nadchodzą złote czasy Nottingham Forest. Po wielu, wielu latach nieudacznych, po wielu, wielu latach bez sukcesów, no nie oszukujmy się, nie było najlepiej. Teraz gwarantuję kibicom, że będzie cudownie. I niestety dostajemy wiadomość, Brita Sombalonga kontuzjowany, zwichnięcie barku, tak jak myślałem, 8 tygodni, czyli aż 2 miesiące.
Wiecie co, no może weźmiemy jakiegoś młodego napastnika na napad. Bentner daje radę, ewentualnie zmienię formację. No niestety, tym smutnym akcentem kończymy pierwszy odcinek Trybu Kariery. A są balądze, życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o pozytywnej ocenie. Do usłyszenia wkrótce. Mam nadzieję, że ta seria się przyjmie. Pozdrawiam. Cześć!